Zupełnie nie rozumiem, dlaczego mi to ostatnim razem umknęło, ale przecież pana kapitana straży wystarczy przekupić, żeby nas posłuchał. A ja jakoś w ogóle nie przyuważyłem tej opcji z jakiegoś powodu, nie bardzo wiem dlaczego, panie What do you kapitanie. want? Can't you see I'm in the middle of an investigation? No i w międzyczasie śledztwa na pewno przyda się We'll panu see. parę groszy, myślę, że. See? Was that hard? No cóż, no. Może teraz pan nas posłucha. Wiemy, gdzie jest popiersie. You know where the bust is hidden? No, oczywiście, jest u Myrwiny Are you Arano. sure? That can't be right. She's my, I mean, she doesn't seem to be the type. Co była twoim szpiegiem? Co, co? Jest w jej kredensie. I don't believe you, but I'll have to check it out anyway. If you are right, there will be hell to pay. You will have to come along. No to lecimy. What do you want? Hey, what are you doing? This citizen is accusing you of stealing the bust of Lathassa from Chaden Hall. I even found the bust in your cabinet. What do you have to say? Fool! You've just exposed me to the Thieves Guild! That citizen is actually the guild member that was hired to do the theft! Regrettably, I have no further use for you. If what I heard is true, you are the thief. If what you say is true, the Gray Fox knows you are my informant. Either way, it's over. You didn't really think I'd trust the likes of you for very long. But I've been loyal to you. I've reported everything that Armand has done. You can't just toss me aside like a soiled cloth. Yes, I can. You are under arrest for the theft of the bust of Lathassa and Doris, Countess of Chaden Hall. Come with me. No cóż, Hieronymus Lex znalazł podłożone przeze mnie popiersie. Teraz muszę tylko powiedzieć o tym Armandowi. Niestety, powróci do ogrodu Darelota dopiero następnego dnia o północy. No dobrze, z panem Lexem nie będziemy już rozmawiać. Proszę się ewakuować, panie strażu. Proszę wyjść. A my sobie zaczekamy do północy. Zobaczymy, jak bardzo wdzięczny będzie Armand za uratowanie mu tyłka. Oby nasza praca była dla niego warta wiele złotych monet. Hello there. With your help, I uncovered the informant that had compromised the Thieves Guild. I know I used you in this matter with the Lathassa's bust, but I couldn't be certain that you weren't working with Myvrina. Aha. Here is the reward you were promised. Even though the bust is gone, you've earned it. I'm also promoting you to the guild rank of bandit, which will let you use Dar-Gee of Leowyn as your fence. Good work. No, jeszcze nie było nas w Leowyn. Dobrze. Czy mamy jakieś kolejne specjalne zadanie? I don't have anything for you. I only work with the less experienced guild members. You should go see Skriva in Breville from now on. You can find her at the Lonely Suitor Lodge. I wouldn't recommend bothering her at home, unless the door is unlocked. Samotny salownik w Braville. Shadow. No dobrze, na razie do Braville nam trochę nie po drodze, ale skoro jesteśmy w carskim mieście, to słuchajcie... O! Skontaktował się ze mną człowiek imieniem Umbacano. Interesuje go ajlejcka figurka, którą udało mi się znaleźć i sprzedać. Muszę go znaleźć w cesarskim mieście i dowiedzieć się, czego chce. Widzę, że mieszka chyba na placu Talosa, tam byliśmy, więc teleport. Naprawdę jest noc, więc drzwi mogą być zamknięte, no ale najwyżej zaczekamy pod nimi. Albo prześpimy się może w końcu w jakiejś knajpie, no, zamknięte, dobra. Tu na pewno jest jakaś knajpa gdzieś, żeby się przespać. Tu coś jest. Hotel Tibera Septima. Wynajmijmy sobie pokój i weźmy sobie w końcu poziom, bo długo nie braliśmy. Znaczy w sumie dobrze, bo te początkowe branie poziomów tak na przypał to sprawiło, że gra się zrobiła za trudna, no ale
Tyle odcinków nie było poziomu, że chyba... Welcome, friend, to the Tiber Septim Hotel. I am Augusta Alidia. Że chyba mnożniki będą dobre. Interesuje na spokój. Why yes, I do have a lovely room available for a mere 40 gold a night. Are you interested? 40? Ostatnio spaliśmy chyba za 5. No ale dobra, czasami na luksusy trzeba sobie pozwolić. Excellent. The room is on the floor upstairs, at the west end of the hall. I do hope you rest well. Na piętrze na zachodnim skraju korytarza. Bye. Chyba tu. Ej, no elegancko. No nie, jednak nie. Czerwono się świeci. No miał być zachodni skraj korytarza, no tu jest west. Aha, tu mogę. Okej, to może coś mi umknęło. Dobrze. No to co, tak? Z 8 godzin, zdrowo, nie? Robi się zimno i nadchodzi cień. Mnożniki 2. Kurde. Czemu tylko 2? Czyżby w Oblivionie nie było tak dużych mnożników jak w Morrowindzie? Nie wydaje mi się. A mam wrażenie, że tej walki wręcz i całej reszty to zdobyliśmy tyle, że powinniśmy mieć lepszy mnożnik. No ale dobra. Siła. Inteligencja. No i szczęście, tak? Szczęście dajemy co poziom. You sleep rather soundly for a murderer. That's good. You'll need a clear conscience for what I'm about to propose. Pamiętacie, jak wyzwalaliśmy kwacz przed wojskami otchłani, to przypadkiem zadałem śmiertelny cios strażnikowi miejskiemu. I przez to mroczne bractwo się nami zainteresowało. Może lepiej się nie odzywajmy. You prefer silence then? As do I, my dear child, as do I. For is silence not the symphony of death, the orchestration of Sithis himself. Ironic then that I come to you now as speaker for the Dark Brotherhood. My name is Lucian Lachance, and my voice is the will of the Night Mother. She's been watching you, observing as you kill, admiring as you end life without pity or remorse. The Night Mother is most pleased. That is why I stand here before you. I bear an offering, an opportunity. To join our rather unique family. Proszę mówić dalej, panie Lachance. Ah, I find your etiquette refreshing. Now please, listen carefully. On the green road to the north of Braville lies the Inn of Ill Omen. There you will find a man named Rufio. Kill him. And your initiation into the Dark Brotherhood will be complete. Do this, and the next time you sleep in a location I deem secure, I will reveal myself once more, bearing the love of your new family. Please, accept this token from the Dark Brotherhood. It is a virgin blade, and thirsts for blood. May it serve you well, as does your silence. Now I bid you farewell. I do hope we'll meet again soon. Your path is clear. Send Rufio to his death, and the Dark Brotherhood will embrace you as family. Żegnamy. Teraz cóż nam on dał? Ostrze cierpienia, słuchajcie. Z tego co kojarzę, właśnie to jest ebonowy sztylet. Nie wiem, czy ma takie same staty jak ebonowy. Ciężko powiedzieć, bo mamy małe umiejętności w ostrzu. Ale co najważniejsze, jest to ostrze, które nic nie waży. 0, 0.
Więc gdybyśmy grali sobie pod takie właśnie oręże, że broń, to byłoby fajnie. No na tym etapie, znaczy na tym etapie, no my jesteśmy pięściarzem magicznym, więc nas to średnio interesuje. Ale kolega La Chance nas obudził zbyt wcześnie, więc jeszcze się prześpimy z tym pomysłem na mordowanie Rufio. Ale w sumie to by się dobrze składało, w sensie... Aś, jeszcze poziom. A teraz mnożniki po 3? A widzicie, ale dalej są mnożniki, czyli to by wychodziło, że w Oblivionie to działa w ten sposób, że poziom zdobywamy co 10 punktów umiejętności wbitych, ale gra zapamiętuje, jakie nam dały te poziomy. Aha, czyli teoretycznie jak mamy jeszcze powiedzmy do wzięcia za 3 poziomy, to można by się było przekimać, ale też z każdym poziomem rośnie poziom naszych wrogów i ich wyposażenia, więc nie ma co przeginać. Nadal siła, inteligencja, szczęście. Jeszcze mamy poziom do wzięcia, ale więcej już nie będziemy brali, bo i tak sobie dość grę, myślę, dzisiaj utrudniliśmy. Zmywamy się stąd. A co ja mówiłem? Tak, to się dobrze składa, bo skoro ten Rufio jest na północ od Braville, zobaczcie, tu jest gospoda pod złym omenem, a i tak kolejne zadania gildii złodziei mamy w Braville. Także to się klei wszystko. Ale na razie nie zajmujemy się tym, na razie robimy sobie zadanie z Umbakano, zagadamy z nim. I potem tu w cesarskim mieście mamy jeszcze jedno zadanie. Też ktoś kazał się nam do siebie zgłosić, czy kazał, poprosił. Więc sobie to zrobimy, no ale najpierw ogarniemy tego pana Umbakano. Już ja rozumiem, że... Welcome. My master instructed me to show you up immediately. Please follow me. Okej. Okay. Yolring. Tam jakiś ochroniarz nawet. Argoniański. Ah, the treasure hunter. Please, have a seat. Thank you for coming. You may recognize that statue over there on the table. The very one that you recently sold for less than its true worth. As you may know, I am somewhat of an enthusiast for alien antiquities. In my own modest way, I have amassed a rather considerable collection. I have recently become interested in obtaining the complete set of these ancient statues. I believe that 10 still exist. No mere shopkeeper knows their true worth. If you bring them to me when you find them, I will pay you double for each one. Może nam pan coś powiedzieć o nich więcej? I am looking for the complete set of 10 for my collection. They were once part of the Temple of the Ancestors in the ancient Aeliot capital. Through my research, I have learned that they were removed from the temple before its sack by men. I believe they were hidden in various Aeliot settlements across Cyrodiil, although I do not know the exact location of any of them. Why? Have you already found another statue for me? No. Well then, you have work to do. I will continue to search the archives for any clues to the statue's locations. No cóż, a odnośnie tej świątyni przodków? You know it as White Gold Tower, the center of the ancient Aeliot capital of Nibene. It was brutally sacked thousands of years ago by humans led by Alessia. The imperial city is built over the ruins of that ancient city. Jak jakieś znajdziemy, to się odezwiemy. Dziękuję. Jeżeli to jest 10 posążków ukrytych gdzieś tam w ruinach w całym Cyrodiil. Aha. To może być ciężkie do odnalezienia. Jeżeli na jakieś wpadniemy, to oczywiście się zgłosimy. Ale na pewno nie będziemy plądrować wszystkich ruin, żeby łaskawie odnaleźć. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Zakon Szlachetnej Krwi. Ralsa Norvalo, Danmerka, zagadnęła mnie mówiąc, że jej mąż potrzebuje pomocy w sprawie, jak mówi, najwyższej wagi dla bezpieczeństwa mieszkańców cesarskiego miasta.
Mam spotkać się z Gilenem w domu niejakiego Seridura, gdzie wszystko ma się wyjaśnić. W dzielnicy świątynnej sobie mieszkają. Dobrze. Nie jest daleko, więc się kawałek przespacerujemy. Akurat to zadanie, które teraz będziemy robić, kojarzę, jest bardzo fajne, więc... Nie wiem, czy zdążymy je całe zrobić w jednym odcinku, znaczy ten wątek krótki, jaki to będzie, ale... Warto będzie się z nim, tak uważam, zapoznać. Hop, hop. Czyżby tu? Nie. Chyba wejście będzie z drugiej strony, grzybki. O, dom Seridura. It's an honor to finally meet you. When I heard you were in town, I just had to send for your help. Your reputation precedes you. Z przesady. Oh, allow me to introduce myself. Chociaż w sumie jesteśmy słynnym pięściarzem Rabardżo. Dobrze, miło mi cię poznać, panie Seridur. Likewise. Sorry to send Gillen's wife to get you in that manner, but it seems safer if we weren't seen on the streets right now. If you'll come with me. Dobrze. Splendid. Watch your step. A pan pancerny? If you need light armor, talk to Madame. To chyba nie jest moment na pogaduszki, przepraszam bardzo. It's the finest light armor selection in the city. Heard any news from the other provinces? They say that slavery has been abolished in Morrowind. House Dress and Hlalu have renounced the slave trade and freed the beastfolk from servitude. It seems that these are turbulent times in the land of the Dunmer. Good day. Spit it out or hit the road. Zbroja dwemerowa swoją drogą. Nawet nie jest zła, chociaż są, jak mówiłem, te pancerze w Oblivionie są w większości mocno byle jakie. Spotykamy gościa pierwszy raz, a on już nas zabiera do piwnicy. I'm honored by your presence. A dzień dobry, dzień dobry. Nice to meet you. Hello. Welcome. You're now in the sanctuary of the Order of the Virtuous Blood. Few outside our circle have ever set foot in our hallowed hall. We are, for lack of a better word, defenders. We guard the city from an infestation that plagues it. We are vampire hunters. I'm sure you are familiar with these despicable beings. Feeding on the innocent as if they were cattle. Well, this group was formed to combat them. Alas, we are but three old men, not able to match the fighting prowess of a vampire. We lack the strength to defeat them in battle. Proszę mi powiedzieć więcej, panie Seridur. Our goal is to root out the vampires that live in our fair city. So far, we've been unsuccessful finding one, until now. It's come to the Order's attention that Temple District resident Roland Janserik is a vampire and has already claimed one victim. That's where you come in. We want you to slay this vampire and cleanse the city of his filth before he can feed or kill again. Okej, okay, a może coś więcej? Jaką macie pewność? A few nights ago, I was roaming the city, as I often do, looking for any signs of a vampire. As I headed past Roland's house, I heard a cry. I rushed into the back garden to find Roland struggling with a woman he'd been courting. I tried to intervene, but he was too strong. He threw his lover to the ground and turned his attention on me. Luckily, I managed to run back into the street and escape his grasp. To niczego nie udowadnia. I hid for a while and then returned to the garden. Roland was gone and the woman was dead. She had two puncture marks on the nape of her neck. No, to nie musiał być on. That's when I realized he was a vampire. The Order needs you to track him and destroy him. No dobrze, Rabardżo go znajdzie, tylko jak? I would start by searching his home. He hasn't been there for days, so it should be safe. Return to us here if you have questions. We meet at night. No dobrze. Rabardżo spróbuje. Who knows? Strike again. You must hurry. What is it now? Hello, hello.
Dobrze, gdzie on mieszka? Tutaj, gdzieś niedaleko. No to rozejrzyjmy się po tej jego chacie, skoro stoi opuszczona. It's you, the hero of Kavach. This is truly an honor. Aha. Teraz nagle mnie lubisz, tak? Aha. The mythic Dawn murdered the Emperor and led those damn data right into the heart of the Empire. Kto mnie widzi? Halo. Idźcie stąd. Can you think of a more appropriate name for a store than Slash and Smash? It's an apt name. He's got big laces and big axes. Ciekawe artefakty. No idźcie stąd. Have you heard any word about the other provinces? Nothing I'd like to talk about. Be seeing you. Kobito, znikaj stąd. Aha. Nie masz jakichś lepszych zajęć niż sterczenie pod tym plakatem? O nie. Dobra. Chyba poczekamy, aż sobie stąd pójdę. No. No i cyk. Jestem w domu Rolanda Genserica. Muszę rozpocząć poszukiwania wskazówek dotyczących miejsca jego pobytu. A przy okazji oczywiście sobie sprawdzimy, czy przypadkiem nie ma tutaj czegoś ciekawego. Oczywiście mówimy o różnych wskazówkach odnośnie jego bycia wampirem. Ha. No to skarby trzymał. Ulotka. Gdy potrzebujesz ochrony, noś zbroję wykonaną w najlepszej ochronie. Obronimy cię przed najostrzejszą klingą. Czyli jakiś sklepik się reklamuje, tak? Co tu mamy? Ewar, pieśniarz kamienia. Okej, jakaś książka. Na razie olać. Piwnica. No to może piwnicy. Znajdziemy jeszcze jakieś trupy, jeżeli faktycznie kolega jest wampirem, w co nie bardzo chce mi się wierzyć. Nie, ale jaka to imprezownia jest. Zobaczcie, chlańsko musiało być niezłe. Ulotka, lista zakupów. Tu jest. Pół tuszy wołowej, cebulę, kukurydza, miód, 3 bochenki chleba. Nie brzmi podejrzanie. Kolejna ulotka z najlepszej ochrony, chyba jest fanem. Towary 3 braci cieszą się nieposzlakowaną opinią uczciwych. Zawsze zapłacimy tyle, ile warte są wasze towary i zawsze policzymy uczciwą cenę za to, co u nas kupujecie. Okej. Okay. Beczułka. Kolejna skrzynia. Skuma. A, to ćpuny. No ale... A weźmy te miksturki, bo one są trochę warte. Jak wpadniemy na pasera, to sobie to sprzedamy. No nie ma tu nic podejrzanego chyba. No nic, to wychodzimy. I zobaczymy, czy na górze może czegoś przypadkiem nie ma. Już to skradanie się w ciężkiej zbroi to... Trochę śmieszne, no ale niestety jako pięściarz nie możemy sobie pozwolić na bieganie w lekkim pancerzu. No faktycznie nie ma go. Tu nic nie ma. Szuflady, nic. Tu łóżko. Trudna skrzynia, pewnie znowu nic z niej nie ma. Ale zerknijmy sobie. Okej. Okay. A!
Ale zrobiłem. Naszyjnik z brązu. Kasa. Ulotka. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości broni lub zbroi, musisz wstąpić do... Aha, nieprzetłumaczone. A fighting chance. Specjalizujemy się w zbrojach na miarę. Osłabienie zwinności zwój. Przewodnik po brumie. Argoniański klient. To może umiejętności dodaję. Ja ta książka. Chyba nie. Oj, gdzie wyrzuciłem tę książkę? Przepraszam. No ale nie ma żadnych wskazówek. Skrzynka na biżuterię. Tu jeszcze jedna skrzynia. Trochę sprzętu bitewnego. Kurczę, ale nie ma tu nic takiego, co by budziło podejrzenia. Jakieś czaszki, klepsydry, głupotki, no to nie są jakieś wyjątkowo straszne rzeczy, nie? O, tu jest receptura. Aby stworzyć eliksir przywrócenia kondycji, zmieszaj dwa dowolne pokarmy, na przykład mięso czy zboże. Uważnie utrzyj je w moździerzu. Do otrzymanego proszku dodaj zwykłą, czystą wodę. Czyli mikstura kondycji to jest sok. Znaczy dobra, mięso i zboże to może nie, ale już jak połączymy sobie jabłko z winogronem i z wodą, to może wiedzieć. Ale nie prowadzi to nas do miejsca ukrycia. To może jednak nie na piętrze, no coś gdzieś musi być. Kolejna lista zakupów. Jabłka, cebulę, smalec, ser, mleko. To jest śmieszne, bo chyba nie ma smalcu jako przedmiotu w grze. Jak mi się wydaje. Tutaj na stole nie leży nic. A tu jest list miłosny od Relfiny. Przeczytajmy najpierw sobie. Najdroższy Rolandzie, nie mogę się wprost doczekać twego powrotu z Brawil. Serce me wypełnia radość na samą myśl, że znów będziemy razem. Każdej nocy, leżąc w łóżku, myślę o tobie. Jakże chciałam udać się na tę wyprawę z tobą, ale rozumiem, jak niebezpieczne mamy czasy i że tylko bym cię spowalniała. Gdy wrócisz, być może powinniśmy uciec od chaosu cesarskiego miasta. Wróćmy do chatki w lesie, tej, w której powiedziałeś, że tu będziemy zawsze bezpieczni. Tej, w której trzymałeś mnie w ramionach i śpiewałeś o szczęściu i księżycowym blasku. Tej, gdzie powiedziałeś, kocham cię. Nie zwlekaj, ukochany Relfina. Szmieciarki przeszły. Dobrze, a co mówi dziennik? A może weźmy ten liścik, co? Się może przydać jako jakiś dowód. Znaleziony podczas poszukiwań list do Rolanda, napisany przez jego kochankę, wspomina o chatce, gdzie spotykają się we dwoje. Jest ona położona w wielkiej puszczy na wschód od cesarskiego miasta. Myślę, że właśnie tam może ukrywać się Roland. Muszę natychmiast tam się udać, zanim będzie miał szansę uciec. To ciekawe, że w liście nie było wspomniane, gdzie jest ta chatka, a ty Rabardzo wszystko wiesz. Gdzie to jest? Tutaj. Chata Rolanda Genserica. Port Urasek. Tam już byliśmy, więc możemy się przenieść. I stąd sobie wyruszyć. Mamy kunia. Pożyczonego nadal. Tam jakieś domostwo jest, to może to. To kamienie, a nie domostwo, okej.
Ale się dałem zrobić. Mam jakieś mikstury odnowienia many, tak swoją drogą. Okej, mamy taką. No dobra, będzie musiała wystarczyć. Trochę żałuję, że tego Adronacha wziąłem. Jednak nieco ciężej o tę energię niż w Morrowindzie, chociaż tam walczyliśmy normalną bronią, więc też nie było to aż tak odczuwalne. Jestem przy chatce Rolanda. Muszę wejść do środka, żeby sprawdzić, czy go tu nie ma. Muszę zachować ostrożność. Steridur ostrzegł mnie, że wampiry są bardzo niebezpieczne. Dobrze, kucyku, ty tu zaczekaj. Niech Rabarjo załatwi sprawę. Nie stać mnie na przywołanie. O, bo zaraz będzie stać. Tylko czemu mi wskaźnik prowadzi tutaj? Chata. A tu co? A tam otwarte to zamknięte. No to wchodzimy przez zamknięte. Zajdziemy ich od tyłu. Tego się nie spodziewają. Pewno zostawili drzwi otwarte, żeby mieć element zaskoczenia. A ja ich od tylca pyk. Aha. A nie, nie ma nagrody. Go away. I know what you're here for. Just leave me alone. No jakieś takie masz normalne oczka, ty wampirze. Why would you ask me about those filthy creatures? Pan Seridor mówi, że jesteś wampirem. Bastard. Seridor dares accuse me of being a vampire? Me? Ha! He's the one who is the vampire. Ale twist. Co masz na myśli, panie Roland? I can't believe him. I knew he would try and pin this on me. If only I could get my hands on him. Spokój się i wyjaśnij, Rolandzie. I'm sorry. I've been hiding up here in this cabin and I've forgotten my manners. Try and understand. I loved her. I'd never harm her. Ralphina was the love of my life. For the first time I had a positive outlook. Then I saw Seridor looking at her with those coveting eyes. When she started taking walks in the garden at night, I became suspicious. I didn't want to lose her. I should have trusted her. Oh, Ralphina. Co się wydarzyło tamtej nocy? Yes. I must let someone else know. That night, I decided to follow Ralphina. I wanted to see where she went on her walks. When she stopped in the garden and Seridor stepped out of the shadows, my heart sank. Then suddenly he was upon her. She seemed entranced as he wrapped his arms around her and sank his teeth into her neck. I burst from my hiding place and attacked Seridor. He became startled for a moment and tossed Ralphina aside. She fell to the ground, and I heard a sickening crack as her head struck a stone. I was no equal to Seridor. He knocked me down in one quick movement. As I lost consciousness, I saw him laugh and then run away. Now I know why he didn't finish me that night. He wanted to cast suspicions on me instead. To mi ciekawe, co by było, jakbym z nim nie zagadał, tylko po prostu go zabił. Bez żadnych pytań, nie? Ale podejrzewam, że gra bierze to pod uwagę, ale jeszcze zobaczymy. Dlaczego nikomu o tym nie powiedziałeś? I panicked. By the time I awoke, her body was gone. I knew Seridor was a respected member of the community. They'd never believe he was a vampire. I retreated here to the cabin to collect my thoughts. I suppose you must decide what to do. Are you going to kill me? Kurde. Komu tu ufać? No ten ewidentnie nie wygląda na wampira, no. A ten Seridur siedział w piwnicy, tylko w nocy jest ciemno, to ciężko było go poznać. Rabarjo nie zamierza cię zabić. I'm happy you gave me a chance to explain. Remain leery of Seridor. He's much more cunning than you may suspect. Cóż tu mamy w dzienniku? Na razie pozwolę Rolandowi żyć. Roland powiedział, że podejrzewając, iż jego kochanka go zdradza, pewnego wieczora śledził ją podczas spaceru.
Napotkał Seri Dura, gdy ten wysysał krew z jej szyi. Twierdzi, że zaatakował Seri Dura i w zamieszaniu zginęła kochanka Rolanda, a sam Seri Dur uciekł. Wiedząc, że cieszy się on szacunkiem w cesarskim mieście, Roland spanikował i uciekł do chatki, by zebrać myśli i zadecydować, co robić dalej. Muszę zdecydować, co uczynić w tej sytuacji. To tu masz diament bez skazy? Zabieram. Rekwiruję ten przedmiot. No dobra, ja bym chyba się wrócił do siedziby tego zakonu, skonfrontował sytuację w takim razie. To było w świątynnej, tak? Niech chłopaki się tłumaczą. Z sytuacji. To tutaj było chyba, nie? To mieszkanie, bo wskaźnika nie ma, nagle człowiek głupieje. Tam Seri Dura. Cichotem. Chłopaki, temat jest. My knowledge is at your disposal. Słuchaj, no. Normal weapons won't harm a vampire. They must be enchanted. Make sure you're equipped with such an item. Ty, a ty nie jesteś wampir? Strasznie masz czerwone oczy. Serador? He founded this group a few years ago. I was impressed with his knowledge of vampires. W sensie wiem, że Dunmerowie mają czerwone oczy, ale ten ma jakieś podejrzane. Offered his basement as our headquarters. Quite nice, isn't it? Dobra. Vampires are clever, so watch. Musimy tu zaczekać do wieczora, skoro się w nocy spotykają. I zagadamy sobie z tym Seri Durem. Zobaczymy, jak się sytuacja ma. Ciekawe, czy on coś powie. No bo wolałbym tego Rolanda chyba nie zabijać na razie. Bo w sumie to nie mamy żadnych dowodów. O, panie Seri Dur. Have you slain Roland? No niestety, ale nie było go tam. He must have known we'd look there. Search around town and see if you can find any more information. Hey. If you wish to find out more about Roland, try asking Gillen or Greythroat. They knew him. You may want to see if Greythroat or Gillen have done more research. Who knows when Roland may strike again? To wygląda na to, że trzeba by go było zabić. How can I be of service? Seridur is an honorable man. Forming the order shows just how much he cares about the Imperial City and protecting its people. A Roland? A shame he wasn't there. I thought that you'd be able to put an end to this madness. A w sprawie wampirów? Vampires rarely live alone. They tend to have others of their ilk around them for protection. Mm-hmm. My knowledge is at your disposal. O, Rolandzie? I knew it. Like I said before, a vampire wouldn't hide in a cabin. It'd be more like a cave or some other dank place. Vampires. Nie pomagacie. Keep me informed. I'm very If you wish to find Who knows when Roland may strike again? No nie mówcie, że będę musiał chłopka zabić. Dobra, a ty, strażnik, gdzie jesteś? Sypialnia w domu Seri Dura, a może by ją przejrzeć? Może znajdziemy jakieś dowody na coś niecnego. I think you seems you've bloodied your knuckles. I'm Silben Dolavas, assistant and bodyguard to Serador. Let's leave it at that. Mam nadzieję, że nie dostałem grzywny za to, nie. Ale jak skoro już sobie poszedł, to ja chętnie się tu przyjrzę różnym rzeczom. Bardzo trudna skrzynka, słuchajcie. O. O.
I cyk. Mikstury czarodziejstwa, mikstury leczenia, super. Tutaj ciuszki. Najmroczniejszy mrok. Absorpcja iluzji. Receptura. Uzdrowienie z choroby. Tu historia cesarstwa. Tu kolejna trudna skrzynka. Okej. Pierścień, złoty samorodek, kurde. No nie ma tu nic, to by budziło podejrzenia, nie? Co ja wziąłem? Nie chciałem tego podnosić. It's you. Mógłbyś się gdzieś schować, bo tu jeszcze mamy skrzynkę do ogarnięcia. Kurde, to w tej sytuacji, no, tu nie ma za bardzo wyjść, no. Zagadamy jeszcze raz z tym Rolandem. Znowu zamknięte, o nie. Wstawaj pan. Your trust is appreciated. Seridor. I know about Seridor and his secret order. What better way for a vampire to hide than to pretend he hunts them? You may want to speak to Fintius at the first edition bookshop in the market district of the city. I know he goes there occasionally. I doubt that he's told Gillen and Greythroat anything, but you could always try. O, no i teraz już coś wiemy. Remain leery. Pierwszym wydaniu. No to skonfrontujmy to. Byliśmy tam już kiedyś, zdobywaliśmy księgę do głównego wątku. Op. Może się czegoś dowiemy. Panie szefie. Go ahead, please. Potrzebujemy informacji na temat Seridora. Jakimi nieznajomymi? No już ubijaliśmy interes niedawno. A teraz? I think I overheard him once mention Memorial Cave to another patron of mine, but he never talked to me about it directly. Jaskinia pamięci? It's outside of the Imperial City. I heard it's a place where many of the heroes from past wars are buried. Sort of a subterranean graveyard. I just assumed Seridor had a relative that died and is buried there. Not many people go out there anymore, as the route is dangerous. But Seridor's a stubborn one. Takes integrity for a man to risk his own life to honor the fallen. I admire him for that. I looked it up once in an old atlas I had in stock. Here, let me mark it on your map. Dziękuję bardzo. To może być bardzo przydatne. Gdzież to jest? Tutaj. No to co, Fort Urasek? I lecimy. Obadać miejsce. Panie koniu. Panie władzo. W sumie byłoby zabawnie, gdyby się okazało, że faktycznie on tam sobie chodzi zmarłych odwiedzić. Panie władzo. O, kapliczka many. To można by sobie w sumie jakiś zaklęć nawrzucać. Korzystając z okazji. Ciekawe, czy to w sumie coś da. O, daje. No to rzucamy. No i okej.
potrenowane. O nie. Rabardżo. Uff. Myślałem, że się zaciął. Znaczy zaciął się, ale... Ale się odciął. Dobra, wracamy na szlak. Ewidentnie jest tam bezpieczniej. No tam władza tutaj. Panie władzo. Fort Magia. Może kiedyś sobie tu zajdziemy. Ale wiemy, jakie niebezpieczeństwa mogą tam na nas czyhać. Czy to jest troll? Na drodze? Tam jest troll. O nie. O nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. Jakieś takie domostwo spalone widzę. Ale żeby od razu trolle się tam zalęgły? Nie elegancko. Jaskinia pamięci. No dobra. Ładujemy pięści i w drogę. Jestem w jaskini pamięci, która obecnie służy wampirom za kryjówkę. Muszę zobaczyć, czy nie zdołam znaleźć tu Seridura i położyć kres jego farsie. No zobaczymy. Ale pieniądz jest pieniądz. O, duch. Niedobrze. Musimy go jakimś czarem potraktować, bo... Nie mieliśmy flary jako zaklęcie startowe? Oto niedobrze. Mamy jakiś zwój? Iskra. Mamy. To jest na cel? Co to jest? Na cel. Za dużo mu nie robi. Konsumpcja zdrowia. Porażenie. A i koniec chyba możliwości. Moje pięści jeszcze nie ranią duchów. Ranią już. Okej. Okay. Na początku nie raniły, ale teraz trochę wbiliśmy poziomu. Dobra. To spoko. Szkielet tam widzę w oddali. Zombiak. Uuu. Ale go strzelił. O, młotek płatnerski. Moglibyśmy w sumie od razu skorzystać. Gdzie ten młotek? Tu. Okej, magicznych nie mogę. Na razie, ale od czeladnika można, więc... Powinno się niedługo dać, tak myślę. Poziom trudności jakiś taki łatwy, nie? Ale tak jak ostatnio mniej więcej, no troszkę podwyższe, bo bez przesady, no ale... O! Nie ma tragedii, nie ma tragedii, słuchajcie. Ale na razie nie widać wampirów. Trumna. Kielet. Kolejna trumna i szkielet. No dobra, tu nic nie ma, czyli na górę tam trzeba było pójść. Ciekawe, czy będzie tu Seridur. Kolejny duszek.
Ty... Ktoś mnie bije. Wilk! Ktoś ty zgłupiał? Co tu robisz, piesku, w ogóle? Co to było? Wziąłem jak to plazmy, czy nie? Nie wziąłem, to biorę. Premię do many, co daje? Tam ktoś jest. Widzicie? Hello? Ha! Oj. Ła, 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 ła. Mocny pan wilk, mocny. Gin. Wampir mag bitewny, okej. Okay. Dobra. A ząb jak mu zbroję zniszczył. Wampirzy pył. Cisza, odporność na chorobę, wrażenie od zimna. No dobra. Jakaś miksturka many jeszcze? Coś tego? Chodzenie po wodzie, siła. O, ale... A, przywrócenie siły, okej. Okay. Kradzione mikstury czarodziejstwa. O, to możemy sobie je zużyć w sumie. No dobra, ale fakt faktem są to wampiry, no to trop był dobry. Nie bardzo wiem, którędy tu iść, ale podejrzewam, że... Aha, myślałem, że dojdziemy do tego samego miejsca, ale grzybki? Czy co to jest? Grzyby... Grzyb ognika. Kolejny duch. Ej, ej, ej. Halo, halo. Nie zawesało wam? Zombie, jak bij tego wampira, gdy duchowi nic nie zrobisz. Dawaj go. Elegancko. Jakiś taki się mocniejszy ten zombiak zrobił, nie? Mam wrażenie, że nagle zaczął coś zadawać. Ale to może przez to, że Ira bardzo trochę w siłę urósł i... Jakieś skalowanie z inteligencją może w końcu się odpaliło. Ektoplazmę bierzemy. Jakieś leczenie płynie. Będzie czy nie? Kondycji na pewno sobie łykniemy. No dobra, jakiś pot jest. Na razie nam małe poty wystarczają, a i tak się leczymy. O, mikstura wykrywania. A, możemy sobie... Nie, dobra, zostawimy sobie na Mroczne Bractwo i Gildię Złodziei, bo tam wykrywanie się zdecydowanie bardziej przyda. Tu jakieś ziomeczki jeszcze są. Siema. Dobra, zombiak, póki jesteś, lecimy z kolejną. Ty ładnie siepiesz teraz. Dawaj, zombiak. Bierz ją. Martwy jeniec. No przykro mi. Nie ma many znowu, no niedobrze. Premia inteligencji, to daje manę, no ale za mało. O! Mamy to, premię do many sobie odpaliłem. Mógłbyś trafiać ją? No. Dziękuję. Giry skolczy, no ale to lekkie wszystko, to mnie nie interesuje. Ale na szybko jakieś mikstury można by było skręcić zdrowia, jeżeli mam z czego zrobić. Przywrócenie zdrowia. Muchomor. Muchomor z czym przywraca jeszcze zdrowie, słuchajcie.
z niczym. To była jedyna mikstura. A mamy coś tutaj, tarczę. Ognista tarcza. No to nie, to nas nie urządza. Schowienie many. O, ziarno lnu. To może tak spróbujmy. Mamy tą jedną miksturę uzdrowienia. O tak, manę łykniemy. Premia do many. Gdzie to uzdrowienie? No jedno zrobiłem. Nie widzę, powiem wam. Coś mi się tu nie podoba. Jest i on! Did you really think that I'm surprised to see you here? I let you find me. What better place to get rid of you than all the way out here? No messy bodies left behind. No evidence. I was sloppy last time with Roland's lover, and I won't make the same mistake twice. After I'm through with you, I'll find Roland and finish what I started. I knew hiring you was a mistake, but I had to keep up appearances. The damned Order insisted we get you into the picture. I think after I'm done with Roland, Gillen and Greythroat will have to be dealt with. Quite a list of things to do, wouldn't you say? Well, enough of my monologue. Time to feed. No, nie masz takich obszub. Jeszcze nie trafiłem. Gin. Otworzę. Bestio. Oj, sorry, zębiak, nie chciałem. Thank you. Seridur nie żyje. Muszę zaraz wrócić do Rolanda Genserika i przekazać mu tę wiadomość. Co miałeś przy sobie? Dawaj artefakty. Nie masz. No szkoda. Kolcza zbroja, to nas nie interesuje. Tu trochę kasy, zombie płonie. Krasnoludzki krótki miecz. To biorę, bo kosztuje trochę, więc fajnie. Skrzynia leczenie. No dobra, to możemy się stąd wynosić w takim razie. Wydaje mi się, że tego zadania nigdy w ten sposób nie rozwiązywałem. Zawsze zabijałem tego Rolanda i trochę inaczej to się dalej toczyło. Chociaż chyba ostatecznie zawsze się dowiadywaliśmy, że on jest wampirem. Tylko po prostu jakoś tam toczyło się zupełnie inaczej. Ale fajnie, że była taka możliwość. Fajnie, już się bałem, że nie będzie. Ale po prostu na początku tego Rolanda za mało przepytałem. Gdzie to się idzie tu? To sobie zgarniemy. Dobra, mam nadzieję, że mogę się teraz przenieść. Nie ma żadnych potworów? Nie ma. Dobrze. O, jaka piękna. Piękny zachód słońca, słuchajcie. Idealne miejsce, aby zakończyć. A kolejnym razem dokończymy sobie ten wątek zakonu i ruszymy dalej w podróż. Ale tymczasem... Arrivederci.